Dolindom ukradli jajka na Wielkanoc. Ojciec właśnie bardzo ich za to ukarał, zbił. Odbywali tą karę w piwnicy, którą bardzo ciężko wspomina. Tam były szczury. Był karany przez władze kościelne, którym on podlegał, ale nie sprzeciwiał się kościołowi. Zabraniano mu odprawiać mszy. On szedł do osoby, która go zraniła i ją przepraszał. Tak naprawdę zastanawiam się, za co on przepraszał. Zrozumiałam, że jeśli nie przebaczę, to właściwie na nic te wszystkie moje czytania, na nic moja wiara. O to prosiłem ojca Dolindo, żeby mnie trzymał za rękę cały czas mocno, żeby mnie nie wypuszczał. Tak jak mnie już złapał, żeby mnie cały czas trzymał.